Witam widzów kochanych. Nie ma w ogóle miejsc u fryzjera. Ludzie robią fryza na Halloween albo na groby. Ja nie muszę robić, nie muszę straszyć, więc... No, nie idąc do fryzjera nie muszę straszyć, bo te włosy wystarczają. Śmieszny żart. O nie, nie, nie. Zyrkon zagramy, dostała fajne zmiany. Nie wiem dlaczego w dżungli on zaczęli wszyscy grać, jak są buffy na ogólne buffy Zyry. Ja powiedziałem Syndry czy Zyry? Zyry. Tu dostało buffa na przejęcznik i bazówkę, bo 20 obrażeń E też. Pasywka bije tyle samo na początku, ale bazowo bije mniej, ale skalowanie ma lepsze potem. Coś jeszcze? Chyba to wszystko. A jeszcze Atak Speed zbuchowali. Mogę wziąć Atak Speed w runach, żeby zobaczyć jak się ją dobija teraz. I am top, you know? To? Minions have spawned. Przecież Sion był na bocie zaznaczony. Just a harmless flower. Co wy odpierdzielacie? Co ja na bota iść? Ja miałem midę. Dobra, no jak jest nie chcesz na bota, to ja pójdę, ale co oni odpierdzielają? Dobra, to ja pójdę, bo to widać na ustawieniu, nie? Sion miał topa. Raczej Yasuo miał topa, Sion miał AD Carry. No ja może się chłop zepsuł, no. Nic nie poradzimy na to. Fajnie, żeby z pytania mnie wypierdzili na tego bota po prostu. Podobało mi się to. Wolałem na midzie sobie zagrać. Na Ezreal. Jeszcze mam resisty na tą linię. Nie, jest to targiczne, nie mamy chwili do wyobrażenia, ale... Na mida się za ten nastawiłem. Dużo mam plantów tam. Nie klepie mi tego Ezreal. Nie wiem czy on tak podchodzi, to było logiczne, że nas wejdą. Uliszowaliśmy. A nie, miniony go będą biły coś? No właśnie. Chilka ma, okej. Okay. Wiele ciastek miał, na to mi się ciastka przydały. No co zrobić? No śliny, wszystko tu na ziemi leży. Mam TPK niby, nie? Na klęce, dobra. Jest dobrze ustawione, nie powinna maścić tych minionów, nie wiem czemu je maści. Się z tego puszowało naszą stronę, ale... A tylko na midę. Na shielda teraz. No jak trafię E, to jest szansa coś tu zrobić. Nie wiem czemu ona tak podchodzi agresywnie. Runa mojego spela nie czeka. Tornado leci, nie mogę podejść. Nie wiem, ta scena jest z dupy, ale czemu ja muszę grać bota? To mnie tak denerwuje. Czemu ja muszę bota grać? Czemu ja muszę grać bota? Czemu ja muszę grać bota z teleportem? Ale nie denerwujemy się. No to jest moja wina. To jest moja wina moich umiejętności chyba i mojej decyzji, że jestem wywalony na inną linię. Ja bym tutaj Ignite'a albo cokolwiek, bo jak został, miał to denerwal nie żyje po takich skokach z E do przodu. Ale nie, no muszę z TP-kiem grać na bocie. Nie cierpię grać z TP-kiem na bocie. Jest taki useless po prostu w walkach 2-2. Nie, trzeba szybciej slashować, ale... Ja nie wiem czemu ta scena na mojego spela nie czeka, tylko ona się traduje na basiki z tym Ezrealem. Się potem dziwi, że przepierdziela.
A to jest też klasyczek, że jeśli jedziecie na bocie, ten jungler ma w dupie tą linię do końca gry. To jest też klasyczek, to też uwielbiam. Jesteśmy perma przywołani na Janna Ezreala przepierdzielamy, no. Linia pierwszy raz się odpuszczuje w ich stronę i chłopy przychodzą. I to mają timing po prostu, naprawdę. Ja to musiałaby tam warda postawić do krzaku, nie ma. Znaczy nie, no nie powinniśmy takich trade'ów robić jak agresywne. Nie wiem czemu ta scena podchodzi, a go nie wiadomo, że mają drugi poziom, bo byli pierwszy na linii. No to jest podstawowy błąd tej zagrady. Z tego się już tyle gier może nie kończy, ale tak się gorzej gra z tego powodu. Ona straci oba summonery przez to. Znowu, podchodzi do duszy, musi wziąć, umiera, bo no to nie jest moja wina. To mogę cofnąć. No, on też zintowałem, ale no. Tak niepotrzebne śmierci na tym bocie. Jedra jest do przodu, cholernie. No mi się nie podoba na bocie Zera, no bo levelów teraz dostała buffy ogólnie z levelami, no więc moim zdaniem dżungla i mid to są największe buffy. Skalowanie dostało ten buffy. I wypierdzielałem na bota, gdzie potem jest tak problem z expem. Reczki, jak teraz skoczę z Ralta. Nach, malfight with me. Dziwny ten Sion, nie? Ciekawe, że chłop nie widział w lobby, że ma ten. Że ma ID carry i wziął setupa po prostu. Zabawne też jak cholera. Ale nie będę toksyczny już, tylko pozytywna atmosfera. Skalujemy się coraz lepiej od tego Ezreala, tak naprawdę. Ezreal złoży 3 itemy i potem już nie musi 4 i 5 robić, bo nie w ogóle mu wrażenie nie ma. Jest taki, że oni summonery im wróciły wszystkie, to jest najgorsze w tej akcji całej. Mogłem chyba zerkować tutaj, szczerze mówiąc, tu zwany, no chyba mogłem. Miałem jeszcze jedno nasionko. Ale Senna była z daleko, chciałem być szczerze trochę. O czym słyszałem? Niestety Senna jest useful bardzo. Ale nie useful jest to Senna. Jak ona nie zabiła tej Janny, powiedz mi? Jak ona nie zabiła tej Janny? No okej, okay, no spoko, no dobra, no co zrobimy, no. Ani Ezreala nie biła, ani tej Janny nie dobiła. To nie rozumiem co się stało, nie mam pojęcia. Nie wiem czy chcę biła. Musiała zadać jej chyba 100 obrażeń, żeby ją zabić, nie zrobiła tego. No okej, okay, no zdarza się. That's the fate.
Pierdzielenie się na bocie 3 razy i ucieczka na inną linię, też klasyczek. O, wizja czy co? Już oni nie wychodzili za ten moment nawet nigdy. Tak, no widzimy. O, da się spaniszować chłopa, to do mordy mi wchodzi. Solo bym z niej umarł na tych kwiatkach, no ale okej, niech będzie. Nie mogę pusznąć to. Bardziej do nowego kilka nie mogę oddać. On wykorzystuje przewagę, dobrze gra ten Ezreal, ale też no, bez przesady. On tak nie miał wizji, bo w tym lesie w ogóle. Ani na tej rzece. Jest 11-3, co wy na tym midzie robicie? Nie chcę play to wypalone jajco. To jest za mało na maskę dalej, ja pierdziele. U nas wszystkie kile ma Briar chyba, no? Wszyscy mają 0-2, 0-2, 0-4 i 5-1 ma Briar. Ezreal ma Trinity całą, ale sfidowany Ezreal jak świnia, no. Sorry, drużynko. Jorzek się stara, jestem jedynym apekiem tutaj, nie? No to idę w te... Znaczy w tej racji tylko ponetując. Słowo zabił. Dołącza do pięknych zawodników z killem jednym. No mi się wydaje, że on zabił tego Ezreala, bo na dwóch tych stał zbufowanych nasionkach. Nie trafiłem, ale co ta Senna robi? Ja mogę pomóc na to. Zabrałem tu zerką, przyjdzie znowu. Ale oni zdychają wszyscy, naprawdę myślałem, że my intujemy na bocie, ale no w sumie ta scena taka, ale co się dzieje na innych liniach? Czemu jest 0-3 i 3 śmierci ma ten? Ma wizję. Brawler się nie będzie grał ciekawie w Malphite i w te tornadka wszystkie. No to jak zawsze na mnie skonektuje W, to leci i mnie po prostu też zabije. To jest zabawne. Chciałem pewnie CDR i grać mowę łaskę spróbować zrobić tak, że... Zexpem jest okej, bo ta Senna gdzieś roamowała z duszką i z plecy teraz. Bo bez Ignite'a, ja bym grał Ignite'a, jakby Senna miała heal na tym bocie. Moim zdaniem byśmy tam zabili w tym pewnym momencie, jakbym miał tego Ignite'a. Dobra, będziemy smoka, no jest taki call. Zyra się mega do zlewami skaluje, bo na tym rośnie damage i root. Na W też, maksymalnie W też jest giga, dobra. No ale na E rośnie root i zbuchowali ten base damage. Może dojdzie do late game'u, więc zobaczymy. Mamy dobre skalujące się w postaci Briar, Zyra też mi się wydaje ok, skaluje. Tylko łaska nie poszła, mi się wydaje, że łaska byłaby lepsza na tą grę. Ile masz dusz pani Senna? 44, to nie ma tragedii, mogło być lepiej, mogło być gorzej. 2200 na maskę, nie? O. Nie, no można tam zejść, sam procesuje. Ta Niko ma 5 kili. To jest Janina. Ale idę, i tak trzeba chyba iść. Ta Briar idzie tutaj czy nie? Żadne powietrze. No nam zależało, żeby Niko zabić. O Jezus Maria. Nam bardzo zależało, żeby Niko zabić przecież. Idę mam. Bazajte. Moim zdaniem mogła Briar tu lepiej pograć. Patrzę na to, że ona ma 6 kili. O ja pierdzie. Jest ta Briar w tej grze? Fajnie, że kill jakiegoś losowego zebrałem, bo sadzonka uderzyła.
A, ona przytopie z jakiegoś powodu. Nie, nie wiem dlaczego. Nie. Zastanawiałem się, po prostu tam jest. No, tylko że bez flasha w tej grze to ja będę jak kaczka. Ezreal cały turę zebrał na bocie. Kupił, bo mogę tam raz streszować, bo Ezreal killa nie miał jednego, bo nie był tak do przodu. Tak, chcesz na bocika, okej. Okay. Znaczy no, TPK nie jest zły, ale ja nie lubię TPK. Nie lubię TPK po prostu na bocie, nie? Bo summonery 2 na 2 mają strasznie duże znaczenie. Akurat jak ktoś ma TPK, ktoś ma powiedzmy, nie wiem, Ghosta, Klensa, Heala. Heal chyba największe znaczenie, ma razy 2 ten heal po prostu leci. Więc tutaj z levelem, tylko... mi się wydaje, że ten kto pierwszy wejdzie, to może mieć problemy. Jeśli chodzi o całą tą grę. Nie stójmy tak. Magic Star jest to Magic Carry. Co to, nie będę tego ktoś. Ona powinna zjeść tego Malphite'a. A no, ja mi dopuszczę, więc nie mogę zrobić innego. Wrzel ma Clansa, czy leci? Dużo ku na mordę dostaje. Relajkę idę drugą, nie? Na pewno, żeby kontrolować jakoś fajty. Ile tych wave'ów, że tutaj sama katapulta idzie. Popałę cofnę. Mamy te smoki, nie? Jakie są fajne. Mi się wydaje, że jak oni nas wejdą, to ja ich mogę zniszczyć, no tylko ja nie mogę być pierwszym targetem od Malphite'a. O tym pasie ciężko gra w tych sadzonkach od Zyry. Portal jest ciągle użył. Nie wiem, czy taki dobry rząd goni. Widzę na smoku robić. Ale mi też też zapuszyłem. Myślałem, że Briar weźmie, ja wezmę bota. Tu ma TPK? No w sumie Niko to jest trochę lepsza wersja Zyry, jak to zaś tak porównuje te sprawy. Nie no, smok się resu, zróbmy wizję na smoku. Wizję na smoku, albo dostają na bota właśnie. Jedno z dwóch. Ładnie, ja też idę. Nie wiem, czemu Briar nie kuje, jeśli mam być szczery. Banglera nie mam, nic było. Ktoś mi powie, gdzie jest ta Briar? A, Reda robi. Teraz idzie. Ale chłopy grają taką solo gierkę, nie podoba mi się ta cholera, no, ale okej, okay, ja już nie narzekam, niech se grają. Po prostu Giga Legend. Merka wpierdziona w kosmos, widzę. Tepek może odda, przyjdę i ta Briar mnie zostawi. To ma 7 killi i jest carry w tej grze, to coś. Ciekawe. No i to robią, no robią. Mieliśmy free smoka, jakby ta Briar przyszła, albo nawet by robiła tego smoka zamiast iść do nas. Za mocno slowuje, no to jest zamknięty trochę. No nic tam nie da, bo ona tego nie zrobimy. Ma skok przez ścianę. Avengers. Jak w sumie słowo BR-ki nie spierdzieli, to może by podbiło tego Ezreala. Chociaż nie wiem, chyba nie podbiło. Szkoda, że mnie Niko reakuje. Nie wiem, jest tu ktoś czy nie? Czy sam jestem znowu?
No nie, no sam jestem, no sam jestem całą grę chyba, no co zrobisz, co jest, sam całą grę jestem, no nic na to nie poradzę, po prostu sam całutką grę jestem jak cholera, wszyscy na side tylko mogą chodzić, dobrze koledzy, dobrze. Janna bez flesza podchodzi z powrotem do przodu. Ale obrzydliwa ta gra jest, naprawdę giga obrzydliwa. Wszyscy solo hargają, szczególnie ten Yasuo i ten Isaiah. Giga legend, by the way. Isaiah w sumie będzie nieśmiertelny, bo realnie bije w tanku za dużo. A Nikon nie ma, nie mają też maski żadnej, no. Nie wiem, czemu się tu bijemy w ogóle, jak mamy mid i top jest zawsze na splicie. I my musimy decydować, kiedy się bijemy, nie mam. Mogę jeszcze bym Sphere Strike'a wziąć na tą grę lepszy do dół. Ja wiem, że możemy Barona zrobić. Tylko nie wiem, czy widzisz, że Arma się chłopy biją w naszej grze. I co? I co nam ten split od tego Sajana nam dał? Chyba nic. Ale chłop idzie dalej na side. Ale w Matrixa grał dużo. Chciałbym po stopaż cofnąć, nie wiem. Oni to zaczęli. Pomocy z tym. Ale nie ma kto tego zrobić. Ale sterowali na baronku. Co podbiło tego Ezreala, że Yasuo mógł zerkować? To nie była moja arka. Moja arka po chwili podbije. O, pierwszy teamfight, bo 25 minut trzeba czekać. Nie wiem, czy on Barona zaczęłeś na Sion, nie OTP-ką, że dlatego, ale... Ten człowiek chce maskę teraz grać, czy... Teoretycznie jestem jedynym AP-kiem, więc powinienem iść w te Rabadony i... Voidy. A szczerze mówiąc, w tej grze mi się podoba ten. Zagramy sobie chyba. O da, no przed smokiem się wypierdzieli, czyli za smoczka oddajemy znowu niestety. Także podoba mi się ten. No późno też na... On nie robi obrażeń w ogóle tak. Gówno po prostu na tym lesie. Jest to ma 11 kili, 0 asyst. No to jest typowy jungle po prostu nasz. No tutaj umarł, no co zrobisz? Tu leżą zwłoki naszego junglera.
Jakie zęby na ty Niko nie zabiliśmy na moim kombie z moją Merką? Już ma cedera nawalone ten zranek. Wracam na spicika? Wypierdzieli się znowu? Chcę item dokończyć, tylko jeden incyder na się podbija trochę. Widzę, że ten item jest nie... niedoceniany. No nie, no co mamy zrobić? Ten Sion coś takiego robi, bo on przeczytał poradniku, że to jest dobre, że reszta drużyny teraz może coś robić na mapie, tylko że nie ma nic do roboty na mapie, to blue wziąłem. Więc to nie, to nie ma, to jest tak głupie, to tak nie ma sensu co on robi, po prostu, a pushing, że co, no, a że ta ja, że grę skończyłem, bo ten Sion tam wytrzymał 5 minut. Obrzydliwa gra, wszyscy solo grają, naprawdę. I teraz to samo na topie się dzieje, ja tam nie tepuję. Znaczy dobra, jak trafiła to testy. Ja nie mam tego, to nie testy. Zrala zabili, nie wiem, godzinę go jadło, ale zabili go. Maskę ma uptime permanentnie maskę. Jeszcze cofnąć, już powstawały chłopy. Wie z jakiegoś powodu, że jestem, co jest? Ale zapierdziałem. Tu nie mają wizy, nie wierzę. Nie no, Rabadon teraz na pewno. No teraz to jest dobre, jak sam będzie na bocie. To smok też wstaje. No, racing bot jest. No, powinien nastakować tych wchodzonych, wiem, ale nie ma czasu, bo smok też stoi. Co za smite, no nie ma tutaj Lee Sina w ogóle.
Dead na tanie kres, no. Na szybko trochę, ale... No grę skończymy na tym balonie. Zbiłaś tam jest słowo. Ale zapierdziałem na tym, że będzie fajne to jest. Ojej, dobra, teraz coś zacząłem robić. Fajny jest ten kosmik, jak mówię, o tym Movement Speed i te stopy, ten CDR też są tak dobre. Mogę ratować tymi spelami, bez tego Movement Speedu nie uczę go tej Niko to. Ale obrzydliwa gra mimo wszystko, no. Cholernie obrzydliwa. Szkoda, że na mida nie grałem, chciałem na midzie założyć.